Państwu witam bardzo serdecznie na dzisiejszym inauguracyjnym posiedzeniu Rady do Spraw Społecznych, która rozpoczyna swoją pracę przy Narodowej Radzie Rozwoju, Radzie, która będzie funkcjonować przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Witam wszystkich Państwa na dzisiejszym posiedzeniu, w sposób szczególny Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, który jest dzisiaj z nami, przed chwilą wręczył wszystkim Państwu, wszystkim nam powołania do pracy w tejże Radzie. Witam również Panią Minister Marlenę Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Panie Prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Wielce Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowny Panie Rektorze, Szanowne Panie i Panowie Profesorowie, wszyscy dostojni członkowie Rady, bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję Państwu jeszcze raz, bo każdemu przed momentem gratulując z jednej strony nominacji, z drugiej strony oczywiście podziękowałem ogromnie za jej przyjęcie, bo chcę podkreślić, że jest to dla mnie niezwykle ważne. Chciałem Państwu też bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować za pracę w sekcji do spraw społecznych i rodziny Narodowej Rady Rozwoju w poprzedniej mojej kadencji. Jestem bardzo wdzięczny za tą pracę, która została tam wykonana, ważna, która przyniosła bardzo wymierne efekty społeczne przede wszystkim i państwowe, można śmiało powiedzieć, bo chcę to bardzo mocno podkreślić, że była to jedna z tych sekcji w Narodowej Radzie Rozwoju, której działalność rzeczywiście zmaterializowała się na poziomie państwowym, chociażby w formie ustawy o centrach usług społecznych, która dzisiaj jest, która działa, 50 ponad centrów społecznych już jest i tworzy się w tej chwili w całej Polsce, więc jest to coś, co rzeczywiście zadziałało. Dziękuję ogromnie za kongres, w którym braliśmy udział zawodów i profesji pomocowych. Bardzo ważny. Dziękuję za tą ideę, która wtedy zaistniała, o tym, aby przygotować tutaj w ramach mojej inicjatywy ustawodawczej jako prezydenta ustawę o asystencji i o zawodach pomocowych, o doradztwie. Bardzo dziękuję za te wszystkie inicjatywy, choć oczywiście to nie koniec, wręcz przeciwnie. Zmieniamy nieco formułę, jak Państwo widzicie, i postanowiłem w tej drugiej kadencji, także czerpiąc z wniosków tego wszystkiego, co działo się podczas poprzednich 5 lat, żeby podnieść prestiż, znaczenie poszczególnych grup pracujących w ramach Narodowej Rady Rozwoju poprzez położenie większego nacisku rzeczywiście na pracę grup niż na pracę Rady jako całości. I stąd powstają poszczególne rady, tak jak powstała Rada do spraw Wsi i Rolnictwa, tak samo powstała Rada do spraw Ochrony Zdrowia i w tej chwili powstaje Rada do spraw Społecznych. Oczywiście one wszystkie są w ramach Rady Rozwoju, ale każda z nich ma jednak mimo wszystko status osobnej rady i dla mnie to ma znaczenie budujące i bardziej upodmiotawiające poszczególne gremia, co myślę, że będzie zabiegiem korzystnym, oczywiście czas pokaże. Ale bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do pracy w tej nowej właśnie Radzie, ponieważ, proszę Państwa, no co tu wiele mówić, wszyscy to doskonale Państwo lepiej wiecie niż ja, że zadań, które są do realizacji w Rzeczypospolitej naszej, jest mnóstwo i tych wyzwań, które stoją przed nami jako społeczeństwem, nami jako ludźmi, którzy w jakimś sensie biorą odpowiedzialność na siebie za sprawy społeczne, państwem jako ekspertami, którzy na co dzień tymi sprawami społecznymi się zajmują od strony naukowej, od strony praktycznej, różnie, a czasem od jednej i drugiej. To wiecie ogromnie, że to spektrum wyzwań, które przed nami stoją, oczekiwań społecznych, potrzeb społecznych, a przede wszystkim także i wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat, a także i nasza ambicja w tym współczesnym świecie, jako państwa, jako narodu, jest ogromnie wiele. Trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska rozwija się bardzo dynamicznie, ja się z tego ogromnie cieszę, ale to też po pierwsze powoduje, że zmienia się
w naszym kraju nieco mentalność społeczna pod względem właśnie tej chociażby, uważam, wrażliwości społecznej. Te zmiany następują, one są wyraźne. Zwróćmy uwagę chociażby na coraz więcej ludzi, nie tylko zainteresowanych, ale przede wszystkim działających w ramach wolontariatu. Jeszcze nie tak dawno w tak ogromnym stopniu tego nie obserwowaliśmy, jak dzieje się to dzisiaj. To nie jest tylko młodzież, to są też osoby dorosłe. Pandemia koronawirusa pokazała to w wielu przypadkach w sposób niezwykle piękny, kiedy ludzie zgłaszali się całkowicie właśnie dobrowolnie i bezinteresownie do pomocy drugiemu człowiekowi, czy to poprzez dostarczanie produktów żywnościowych, czy dbanie o to, by seniorzy byli zaopatrzeni w leki, czy pracę wręcz w punktach medycznych. Cały czas różne osoby w różnym wieku do tego się zgłaszają. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy z pełną świadomością szli na ochotniczą służbę, także właśnie pomagając w czasie pandemii koronawirusa, ale będąc również gotowymi do służenia na wypadek wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych. To wszystko pokazuje, że ta gotowość jest i w związku z powyższym jest naszym obowiązkiem znalezienie różnego rodzaju form, no, w jakimś sensie zapewnienia możliwości realizacji tej potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi, przede wszystkim tak ukierunkowanej, żeby ona rzeczywiście przynosiła dla tego drugiego człowieka pożytek, żeby ten zapał i to oddanie były w jak największym stopniu spożytkowane, wykorzystane tak, aby przynosiły satysfakcję temu, kto chce służyć drugiemu człowiekowi, a jednocześnie, żeby przynosiły jak najwięcej pożytku temu, wobec kogo ta służba jest oferowana. Więc to jest na pewno nasze zadanie na przyszłość, aby szukać tutaj różnych możliwości właśnie choćby poprzez różnego rodzaju regulacje, ale zarazem deinstytucjonalizację różnych form pomocy czy doradztwa. Ale to proszę Państwa także i te sprawy bardzo poważne, sprawy chociażby zabezpieczenia społecznego. Ogromnie cieszę się, że pani profesor Gertruda Usińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodziła się przyjąć nominację do naszej rady, bo jak powiedziałem do pani profesor wręczając jej, no teraz dyskusję na tematy emerytalne, to nie będzie dyskusja sobie a muzą, to będzie konkret, jak pani profesor tutaj jest w tej radzie i znam panią profesor bardzo dobrze. Spotykamy się dosyć często i rozmawiamy na te tematy i wiem, jak ogromną wiedzą dysponuje pani profesor i przede wszystkim, proszę Państwa, powiedzmy sobie otwarcie, no ten bardzo trudny czas, któremu także został poddany, czy w ogromnym stopniu został poddany właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pokazał, że sprawność kierownictwa przekłada się na sprawność całej instytucji i rzeczywiście te zadania ZUS w czasie pandemii koronawirusa wypełnia no znakomicie. Ja w każdym razie żadnych narzekań na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie słyszałem. I bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję, ale proszę Państwa, tu w ramach tej właśnie Rady do Spraw Społecznych przed nami wyzwania, przed nami no nie tylko dyskusja, ale przede wszystkim jakaś propozycja tak zwanej emerytury stażowej. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panią prezes i to na pewno jest temat, który no, muszę podjąć, nie mam żadnych wątpliwości. To już nie jest to, czy chcę, czy nie chcę. Ja się zobowiązałem do tego, ja muszę go podjąć teraz w drugiej kadencji i chciałbym, żebyśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej. Najrozsądniej znaczy, rozumiem, że tak, aby z jednej strony zaspokoić, czy próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny. Wypracowanie, nie będę ukrywał, że my już nad tym od jakiegoś czasu tutaj pracujemy z panią prezes, ale wypracowanie tego rozwiązania no będzie mam nadzieję dziełem tej właśnie kadencji i tym bardziej za tą obecność pani prezes dziękuję. Dziękuję pani minister, bo nie wiecie państwo jak to jest, jak jest minister rodziny i spraw społecznych, no to wiadomo, że tak jak w przypadku pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no wszystkie tematy stają się znacznie konkretniejsze i rozmawia się na ich temat bardziej realnie.
z poczuciem takim, że tworzy się nie tylko coś, co będzie stworzone do szuflady, ale że tworzy się coś, co rzeczywiście stanie się częścią systemu zabezpieczenia społecznego, czy w ogóle załatwiania spraw społecznych na poziomie państwowym i to faktycznie jest ważne. Chciałbym, żeby ta rada to nie było tylko kółko dyskusyjne. Chciałbym, żeby państwo wszyscy mieli poczucie, że to nie jest tylko tak, że przychodzimy do Pałacu Prezydenckiego porozmawiamy, wymienimy się poglądami, każdy przedstawi swoje stanowisko, rozchodzimy się i tak dobrze, żeby nam minęło 5 lat. Chciałbym, żebyście państwo mieli poczucie, że rzeczywiście z tego czasu, który państwo przecież też jako wolontariusze tutaj poświęcacie, wynikło dobro. Wynikło coś, co będzie działało, coś, co przyniesie państwu poza pożytkiem państwowym, społecznym, także i osobistą satysfakcję dobrze wykonanej pracy, dobrze wykonanego zadania i dobrze spożytkowanego czasu. Tego życzę państwu i sobie i mam nadzieję, że ta współpraca tutaj ze mną, z nami przez ten okres mojej drugiej kadencji będzie dla państwa czasem dobrym pod każdym względem. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie tych nominacji. Inauguruję te prace Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju i mam nadzieję, że będziecie mnie państwo tutaj wzywali jak najczęściej, żeby mi pokazać konkretne wyniki swojej pracy. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję i prosimy o zabranie głosu minister rodziny i polityki społecznej, panią minister Marlenę Maląg. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, według sprawowanych funkcji i godności, ja czuję się zaszczycona, że tak w szacownym gronie mogę dzisiaj przebywać i przede wszystkim porozmawiać o tej polityce społecznej, która jest dla nas istotnie ważna. Ale taki dzień jak dzisiaj, powołanie Rady do Spraw Społecznych przy Narodowej Radzie Rozwoju, to taki moment podsumowania tego, co już za nami, to, co z inicjatywy Pana Prezydenta zostało podjęte, i to, co planujemy na przyszłość. I myślę, że warto przypomnieć, że to, co już Pan Prezydent zresztą w swojej wypowiedzi wspomniał, te działania takie jak Centra Usług Społecznych, które pięknie wpisują się, ten pilotaż w działanie polityki społecznej, są sprawnie realizowane. Samorządy te tematy podejmują coraz aktywniej, nawet nie tylko w ramach programu pilotażowego, w których mamy zabezpieczone do 100 milionów złotych, ale także wypracowania ciągu dalszego, bo dla nas istotne jest to, że kiedy wprowadzamy jakieś konkretne rozwiązanie pilotażowo, to one już na tym etapie powinno mieć przeprowadzoną ewaluację, aby był ciąg dalszy, żebyśmy mogli pewne rzeczy zmienić w obecnej ustawie i działanie wprowadzić w życie. Ale ten ostatni trudny czas, ten rok, kiedy walczymy z epidemią koronawirusa, to są aktywne działania, które dzięki Panu Prezydentowi i tej polityce społecznej zostały wdrożone. Bo kiedy martwiliśmy się o to, że czy rzeczywiście wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej będą miały realny wpływ na to, aby nie rosło bezrobocie, byliśmy przekonani, że instrumenty, które zostały przygotowane przez rząd i to wszystko się działo we współudziale Pana Prezydenta, zadziałają, ale było wiadomo, że pewne osoby pracę mogą stracić. Dodatek solidarnościowy wprowadzony jako takie dodatkowe wsparcie dla tych osób, które w tym trudnym czasie wsparcia potrzebują. I tutaj kolejne ukłony, bo myślę, że bez naszej pani profesor Gertrudy Uścińskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak sprawnie nie zoperacjonowalibyśmy tych działań, ale także innych działań, które też dotyczą polityki społecznej, na przykład jak bon turystyczny, który bezpośrednio trafia dla rodzin, wspiera rodziny, z drugiej strony wspiera gospodarkę. A więc widzimy, że tych działań jest bardzo wiele, które już zostały zrobione, ale na kolejną kadencję są kolejne wyzwania związane zarówno w zakresie polityki społecznej szeroko rozumianej, a więc wsparć określonych grup, funkcjonowania pomocy społecznej, bo myślę, że to też będziecie Państwo na ten temat rozmawiać, tym bardziej, że przygotowujemy się do dużej reformy w tym zakresie, a więc te sugestie, które też w ramach polityki Rady będą wypracowane, będą dla nas bardzo ważne. No i oczywiście cały system zabezpieczeń społecznych i wsparcie rodzin, bo wprawdzie
Rada do Spraw Rodziny, to pewnie będzie osobne gremium, które będzie się zajmowało polityką prorodzinną, ale musimy też sobie zdać sprawę, że właśnie dzięki inicjatywie pana prezydenta działania w zakresie tej szeroko rozumianej polityki społecznej, też polityki prorodzinnej, są intensywnie realizowane i nie są zachwiane. Tak? Polacy wiedzą, że gwarantem tego, że programy społeczne będą realizowane, a więc wielokrotnie przez nas przywoływany i rzeczywiście program Rodzina 500+, który przywrócił godność polskiej rodzinie, czy program Dobry Start, czy też programy, które mają przede wszystkim zabezpieczyć rodziców dzieci między do trzeciego roku życia, czy mama może podjąć pracę zawodową, czy też może skorzystać z instytucji jakiejś żłobek, ale my dążymy też do deinstytucjonalizacji, tak? A więc te działania, ta strategia deinstytucjonalizacji, która jest wyzwaniem na tą kolejną kadencję i oczywiście w ramach tej polityki społecznej też spojrzenie na politykę senioralną, a więc wsparcie w ramach naszej solidarności międzypokoleniowej osób starszych poprzez już na stałe wpisaną w kalendarz 13. emeryturę w tym roku, jednorazowe świadczenie 14. emerytury, ale też godne waloryzacje. Ale tych rzeczy wsparcia dla osób, które wsparcia też potrzebują, mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia, więc jestem przekonana, że to wspólne działanie właśnie takiej rady eksperckiej dzięki inicjatywie pana prezydenta przy współpracy rządu, wypracowanie rozsądnych rozwiązań, które da się przełożyć na konkret, bo to, co pan prezydent powiedział, istotne jest to, że te działania, które zostaną zaproponowane, te rozwiązania będą miały szansę na to, żeby je wdrożyć. I gratuluję państwu, że jesteście przedstawicielami tak bardzo ważnej rady dla polityki społecznej. Jestem przekonana i też deklaruję ze strony rządowej pełne zaangażowanie, jeżeli takowa potrzeba będzie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy pani minister. Szanowni państwo, teraz krótka dwuminutowa przerwa techniczna. Dziękujemy mediom za udział i za relacjonowanie dotychczasowej części posiedzenia.